Dostojni goście, szanowni mieszkańcy miasta i gminy Sobótki, a przede wszystkim dzisiaj jest dzień, w którym dziękujemy naszym rolnikom, ludziom, którzy dostarczają nam żywność. Kochani, dożynki od wieków kojarzą się nam z czasem, kiedy następuje radość i odpoczynek po ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy. Jakże często ta praca rolników nie jest doceniana. Bo czy czasami zastanawiamy się, kiedy bierzemy jakikolwiek pokarm w rękę, myślimy, skąd to się wzięło? To jest nic innego, a ciężka praca rolnika. Za to wam chciałem serdecznie podziękować. Niejednokrotnie udowadnialiście, że nie tylko potraficie produkować żywność, ale potraficie również walczyć o godność, a przede wszystkim o wolność ojczyzny. Niejednokrotnie zamiast chleba łapaliście za broń. Byliście tą ostoją polskości. Za to wam serdecznie chciałem podziękować. Ten chleb, który dzisiaj będziemy spożywać, którym się będziemy dzielić, chciałbym, aby tego chleba nigdy, ale to nigdy nikomu nie zabrakło. Nasze pokolenie tego nie zna, ale kiedy rozmawiam ze starszymi ludźmi, którzy przechodzili głód, wiedzą, co to znaczy nie mieć chleba. Szanujmy ten chleb, którego mamy dzisiaj pod dostatkiem. Szanujmy, to nie znaczy nie niszczmy, nie wyrzucajmy tych setek ton żywności, bo na świecie panuje głód. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, a przede wszystkim dużo radości z tej waszej pracy. Dla gości, którzy nas dzisiaj zaszczycili swoją obecnością, z czego się bardzo cieszę. Tak się niefortunnie składa, że dzisiaj rozmawiałem przed chwilą z panią poseł. No niestety, mamy również dożynki wojewódzkie i tak się musimy wymieniać tymi naszymi gośćmi, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Kochani, ja życzę wszystkim udanej, wspaniałej zabawy. Czujcie się dobrze w naszej Sobótce. Sobótka to miasto gościnne. Sobótka to miasto, które was zaprasza. Kochani, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Panie burmistrzu, drodzy współorganizatorzy, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę razem wspólnie z państwem świętować dzisiejsze święto dożynki w Sobótce, tradycyjne święto ludowe. Na naszych stołach dzięki trudnej pracy, ciężkiej i zaangażowaniu się rolników nigdy chleba nie zabraknie. Pragnę również państwu pogratulować bardzo dobrego gospodarza, pana burmistrza Mirosława Jarosa, ponieważ tak jak państwo usłyszeliście, duże zaangażowanie, bardzo dobra współpraca pomiędzy samorządem a rządem skutkowała efektami, owocami. Również dziękuję, bo oczywiście no, jakby te zasługi, że składane wnioski przyniosły efekty, gdzie zostały przekazane przez rząd środki finansowe, które będą przeznaczone na wszelkie inwestycje, remonty, które będą służyć lokalnej społeczności. Tutaj przed chwileczką rozmawiałam z panem i mi przypomniał jedną taką rzecz. Pan burmistrz się ze mną skontaktował, o pani poseł tutaj kolej będzie i zaczęliśmy tutaj działać, żeby były przystanki. I pierwsze nasze słowa, które usłyszeliśmy, nie, to niemożliwe. Nie, to niemożliwe, na pewno nie, ale dzięki wytrwałości, upartości pana burmistrza te przystanki mieszkańcy będą mogli korzystać z przystanków, ponieważ one będą służyły i będą. Też udało nam się, myślę, że warto wspomnieć panu burmistrzowi przy współpracy. Udało się nam może wszystkim pozyskać środki, powstanie skatepark, środki na remont świetlic. Tutaj, tak jak pan proboszcz wspomniał, i święte miejsca również uzyskały poparcie. Nie są to pierwsze środki przekazane na rzecz naszej gminy, ale też mam nadzieję, że nie są to ostatnie. Także
Pracujmy, współpracujmy, a na pewno będą owoce i efekty naszej pracy. Bardzo dziękuję, udanej zabawy wszystkim życzę. Okej. Jak się pan czuje, jak się pan bawi w gminie Sobótka? W gminie Sobótka jak zwykle świetna organizacja. Gratuluję właśnie na wstępie organizatorom, panu burmistrzowi i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, bo naprawdę jest tutaj duży potencjał. Miejsce też robi swoje. Myślę, że szerokie grono turystów również do państwa tutaj przyjechało. Jest potencjał na jakieś wydarzenie ponadwojewódzkie. Życzę, żeby w najbliższym czasie takie się odbyło. Co tutaj robi człowiek z kancelarii pana Dworczyka? Tak jak pan powiedział, jestem asystentem pana ministra Michała Dworczyka, pracuję na co dzień w kancelarii w Warszawie. Na zaproszenie pana burmistrza właśnie mam przyjemność reprezentować pana ministra tutaj dzisiaj na Dożynkach, zobaczyć jak to wydarzenie wygląda na miejscu i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem wielu wystawców. Jak się pan czuje na Dożynkach w Sobótce? W Sobótce zawsze bardzo dobrze się czuję. Wspaniali ludzie, wspaniała gmina. Pięknie się nam Sobótka rozwija i naprawdę to jest miejsce, gdzie myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób, które tutaj przyjeżdżają, naprawdę mogą się poczuć bardzo dobrze. Dziś wyjątkowy dzień, dzień Dożynek. Dzień, w którym przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom wsi, rolnikom za ich całoroczny trud. To jest taki dzień, w którym nisko im się kłaniamy i dziękujemy za to, co dla nas miastowych, ja pochodzę akurat z Wrocławia, ale co dla nas robią. To jest, myślę, że taki dzień raz w roku, gdzie każdy powinien sobie zadać pytanie, jak ważni są dla nas rolnicy, są bardzo ważni dla naszej gospodarki, ale również dla naszego sposobu życia, dla zdrowia, dla jakości funkcjonowania. A czy już widać rozwój Sobótki? Nowe tory, nowe inwestycje i tak dalej. W Sobótce naprawdę bardzo dużo się dzieje. Wystarczy wjechać. Ja pamiętam Sobótkę jeszcze z lat młodości. Często tutaj przyjeżdżaliśmy, wycieczki szkolne. Dziś reaktywujemy wspaniałą trasę Wrocław-Sobótka. Ja myślę, że tych przyjeżdżających i oglądających to, co tutaj udaje się zrobić, będzie coraz więcej. Ale to nie tylko kolej, która wraca do Sobótki. To też odnowione dworce, ulice, różnego rodzaju inwestycje również w zabytki. Wiem, że pan burmistrz ma plany, jeżeli chodzi o centrum Sobótki, ale również sołectwa. Również w sołectwach wiele się zmienia. Mamy lada chwilę rozpoczęcie budowy szkoły w Rogowie Sobódzkim. Mamy świetlicę. Naprawdę i to jest też warta rzecz podkreślenia, że nie tylko miasto Sobótkę, ale cała gmina równomiernie, sprawiedliwie pan burmistrz tutaj zarządza. Ja myślę, że to w Dożynkach, gdzie burmistrzowie i wójtowie zawsze składają takie przyrzeczenie, że będą równo dzielić ten chleb tutaj w Sobótce, to bardzo wyraźnie widać. Nie tylko miasto, ale też i sołectwo.